Zbigniew Brudka, Piotr Dębowski, czyli dwa panowie, którzy kojarzą się z wielkimi emocjami podczas igrzysk w Soczi. Panie Zbyszku, trochę czasu już upłynęło od igrzysk, ale dzisiaj słyszałem jeszcze głos się chwiał. To znaczy, że tych parę tygodni to za mało, żeby ochłonąć? Dokładnie, za mało tak naprawdę. Minęło trochę czasu, ale tak naprawdę przeżywamy to po raz kolejny dzisiaj przy tej pięknej gali. Zapomniałem również podziękować panu Piotrowi za ten wspaniały komentarz, co chciałbym zrobić teraz. Serdecznie dziękuję, ponieważ to ja ci dziękuję, ponieważ wzbudził pan naprawdę niesamowite emocje. Myślę, że każdy to przeżywał w nieco inny sposób. No, ciekawy jestem, jak ty to przeżywałeś, jak już to zobaczyłeś sobie na spokojnie po powrocie z igrzysk, ale to chyba oczywiste. Przede wszystkim to jest twoja zasługa, twoich kolegów, dziewczyn. My dziennikarze zawsze tylko przekazujemy te emocje dalej, ale gdyby nie wy, gdyby nie wasz sukces, to nas by po prostu nie było. Taka jest prawda. Jak najbardziej chciałbym prosić, żebyście robili to tak dalej i wzbudzali te emocje wśród kibiców, wśród sportowców. Myślę, że przeżywamy to nieco inaczej. Jak słyszę bardzo dobry komentarz, to dostaję gęsiej skórki, także myślę, że jest to coś wielkiego. Jeszcze raz dziękuję. Aż o to chciałem zapytać, bo wideo z pana biegiem finałowym, z komentarzem pana Piotra, bił rekordy popularności na sport.tvp.pl. Pan widział już to wideo zapewne. Co pan czuł, kiedy po raz pierwszy pan to wideo zobaczył? Tak jak mówiłem, wyzwala to takie emocje, że dostaję gęsiej skórki i tak naprawdę pierwszy raz zobaczyłem tego dnia, po sukcesie, tak, i będąc już w hotelu, na spokojnie obejrzałem jeszcze raz ten bieg i te emocje jak gdyby wróciły. Wiem, że komentator do zawodu przygotowuje się dużo, dużo wcześniej, ale czy od takich zawodów, takich emocji, takiej niespodzianki da się przygotować w jakiś sposób? Chyba nie. Raczej trudno sobie wyobrazić, że coś takiego człowiek będzie przeżywać. Ja 20 lat jako dziennikarz czekałem na takie igrzyska. Dzięki właśnie łyżwiarkom szybkim takie emocje mogłem przekazywać i przeżywać takie fantastyczne chwile. A dla nas dziennikarzy to chyba największa nagroda, jak sportowcy, ci bohaterowie, którzy walczą o te medale, po prostu później, kiedy to zobaczą, posłuchają, mówią, że to było ok, że to było fajne, że podoba im się nasza praca, to dla nas jest największa nagroda tak naprawdę. No też przy okazji mógł tak głośno wybrzmieć ten apel do wszystkich świętych o budowę wreszcie profesjonalnej zadaszonej hali w Polsce. No, udało się. No tak, czekamy teraz tylko na oficjalne komunikaty, gdzie to nastąpi, który tor zostanie przykryty tym dachem, bo oficjalnych jeszcze jakby informacji nie ma, ale wiemy, że w trawie coś piszczy, być może Zbyszek coś jeszcze więcej wie. Znaczy, byliśmy się na spotkaniu z panem ministrem sportu, także pan minister zapewnił, że taka hala powstanie, tak, i nawet była data 2015, tak. Także miejmy nadzieję, tylko po prostu jest problem jak gdyby techniczny, bo część kosztów musi przejąć samorząd. Który samorząd jest w stanie przejąć, tego jeszcze nie wiemy, jest to badane, że tak powiem. Mam nadzieję, że dojdzie to do skutku i tak naprawdę będziemy mogli wreszcie trenować w kraju, w domu tak naprawdę.